Dlaczego po toksycznej relacji czujesz się martwy w środku? Czujesz się martwy w środku, ponieważ toksyk przeniósł na ciebie swoją wewnętrzną pustkę poprzez coś, co nazywa się identyfikacją projekcyjną. Toksyczna osoba straciła swoje prawdziwe ja już dawno temu. To, co teraz widzisz, przypomina martwą, zgniłą duszę, zamieszkującą dorosłe ciało, próbującą przekonać samą siebie, że wciąż żyje. W bardzo młodym wieku toksyk postanowił za wszelką cenę chronić swoje bezbronne, niemowlęce ja. Zamroził tę część siebie w czasie wraz ze wszystkimi jej podstawowymi pragnieniami i instynktami. Następnie zbudował na tym fałszywe ja, fałszywą osobowość, aby spełnić swoje pragnienia, jednocześnie chroniąc się przed konsekwencjami swoich działań. Rodząc się, doświadczamy pewnego rodzaju iluzji, że jesteśmy centrum świata. Kiedy dorastamy, życie uczy nas, że nie jesteśmy wszechmocni i że musimy porzucić te dziecinne fantazje. Ale ludzie, którzy zatrzymali się emocjonalnie na poziomie 4-letniego dziecka, nie chcą porzucić tej fantazji. Poświęcają cały swój potencjał, aby stać się osobą, którą mieli być. Nadzieje, marzenia i aspiracje, jakie mogli mieć, zostaną utracone, ponieważ utknęli w swoim wewnętrznym dziecku. Nie mogą odłożyć na bok swoich krótkoterminowych pragnień dla dobra długoterminowego, nawet dla następnego pokolenia. Toksyczne rodziny, grupy, a nawet narody w końcu zanikają, ponieważ są uwięzione w tym egocentrycznym sposobie myślenia. Zamiast prowadzić szlachetne, sensowne życie, ludzie bez serca poświęcają całą swoją energię na samolubnej i płytkiej fantazji, że zasługują na wszystko, czego chcą, kiedykolwiek tego chcą. Odrzucają naturalny proces starzenia się i stawiania czoła własnej śmiertelności. Zamiast tego mają obsesję na punkcie pragnień dziecka, które powinno już dawno dorosnąć. Cofają się w rozwoju emocjonalnym i duchowym. Stają się jak demon, umierając za życia, nigdy nie dorastając. Ten martwy, przypominający zombie stan jest tym, co toksyk na ciebie zepchnął, sprawiając, że czujesz się jak jego martwe, rozkładające się serce.